Hejka moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do Was z Waszą ulubioną serią, czyli spakowaniem walizki. To jest seria, powiem Wam, że dzięki której tak naprawdę troszkę bardziej się wybiłam na tym YouTubie, bo to dzięki właśnie tej serii przyszło mi najwięcej kiedyś obserwujących. I co, bardzo lubicie tą serię, więc za każdym razem jak gdzieś wyjeżdżam, gdzieś się pakuję, to po prostu pakuję ze sobą tą walizkę razem z Wami. No i tym razem tak zrobiłam również. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, oczywiście pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i jeżeli nie chcecie, żeby ominął Was żaden odcinek, to subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem. Jeśli chodzi o mój wyjazd, jest to wyjazd na 10 dni do Dubaju. Także niektórzy z Was zgadli, niektórzy nie, bo zadawałam Wam ankietę na Instagramie. Oczywiście, jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie, to również Was tam zapraszam, bo dużo się tam udzielam. Walizka, którą ja zabieram na te 10 dni, jest to walizka BG Berlin, ta taka największa. Wydaje mi się, że to jest ten największy rozmiar, chyba tak. No, ta taka wielka, różowa. Bardzo ją Wam polecam, jest naprawdę spoko, nadaje się na dalekie i bliskie wycieczki. Ja już przestawiam kamerę, tak żebyście widzieli pakowanie walizki, a nie moją twarz. Aro mi tam cały czas gryzie bluzy i nie wiem, co mam z tym zrobić. Okej, a więc wydaje mi się, że teraz bardzo dobrze widzicie walizkę i będziecie widzieć wszystkie rzeczy, które będę Wam pokazywała. A więc rozpoczynamy i zaczniemy od short. Biorę 4 pary shortów i shorty, jakie tutaj mam, to pierwsze to takie szare, jakby sprane H&M-u. Drugie to takie podziurawione z beżki. Takie można powiedzieć bardziej eleganckie, kremowe z tutaj takimi dodatkami z Pull & Bear'a i takie materiałowe z Zary. To są takie spódnico, spodenki, bo są to spodenki, ale jak się tak zapina i w ogóle wiąże, to wygląda jak spódnica. No ale są to spodenki. Teraz przechodzimy do długich spodni, bo warto zawsze z sobą wziąć, nawet jak wydaje się, że ma być ciepło, to zawsze warto wziąć. I ja, które biorę, to takie zwykłe czarne rurki jeansowe ze Stradivariusa oraz zwykłe jeansy najzwyklejsze w takim jasnym odcieniu z beżki. Kolejne rzeczy, które zabieram ze sobą, to takie różne kombinezony, sukienki i tego typu podobne rzeczy. I pierwszy kombinezon, który biorę na Sylwester, bo właśnie idziemy tam na Sylwester głównie, na Nowy Rok, to jest taki, jakby góra jest taka zwykła, a dół jest taki cekinowy, czyli idealnie wręcz na Sylwester. Następnie do zdjęć na pustyni albo do czegoś takiego mamy taką koszulę, taką, wiecie, pogniecioną, plażową, ona jest z Zary. Sukienka, tak właściwie mojej mamy, dużo teraz rzeczy, które mam spakowane, są mojej mamy, bo mają po prostu bardzo ładne rzeczy. Jest ona z firmy Balivi. Nie mam pojęcia, jak się czyta tą firmę, ale tak się ona prezentuje. Nie mam pojęcia, ale jest bardzo ładna, taka czarna z falbanami, śliczna. Taki zwykły czarny kombinezon, kropeczki z H&M-u. I ostatni to w takie, jakby, nie wiem jak to nazwać, jakieś takie wzorki biało-czarno-błękitne. Pakuję wszystko tutaj obok spodenek i spodni. I teraz przechodzimy do koszulek, topów i tego typu rzeczy. Okej, jeszcze zanim wezmę koszulki, biorę też taki strój sportowy. Nie wiem, czy zrobię tam jakiś trening, czy nie, ale biorę jeden strój sportowy ze Strong Pointa, taki malinowy. Jeśli chodzi o koszulki, to mam je pięknie poskładane, więc nie będę ich otwierać, ale pierwszy to jest taka koszulka z Veclaim. Koszulka Los Angeles z Bershki. Różowy t-shirt z Tommy'ego Jeansa. Koszulka mojej mamy z Givenchy. Koszulka z Guessa z palmami. Ta firma się nazywa Play, ale nie wiem, czy to jest jej pełna nazwa, ale to jest to taka z takimi serduszkami. Taki topik na ramionczkach, on jest z Revue. Taki topik, a raczej taka, nie wiem, hiszpanka z jakiejś takiej firmy, nie mam pojęcia, co to jest. Koszulka bez jednego rękawa, czy jakby taka ucięta z Mosquito. Topik na ramionczkach z Bershki. Zwykła biała koszulka z Sinsaya. I taki ładny topik z H&M-u. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o koszulki. Zabieram też ze sobą piżamę, takie shorty i koszulka, ona jest z Mosquito. Tutaj obok wkładam również bieliznę, majtki, skarpetki, staniki oraz stroje kąpielowe. Biorę 3 stroje kąpielowe. Jestem pewna, że tyle się nie przyda, ale nie mogłam się zdecydować, więc biorę 3. Pierwszy to jest z taką górą, a tak dół i on jest z Capri. Tutaj strój z Zaful, taka góra i taki klasyczny dół. I ostatni to również z Capri, taki w takim pięknym kolorze i taki dół. Wkładam tutaj te stroje i przekręcamy teraz strony i szykujemy się na buty. Pierwsze buty, które biorę i je ubiorę właśnie też na Sylwester do tego kombinezonu, to są
Aleksandry McQueen'y, takie najzwyklejsze. Możliwe, że zabieram też za dużo butów, ale co tam, zawsze więcej niż mniej lepiej. I tutaj mamy takie zwykłe Easy. I jeszcze te takie moje spersonalizowane Air Force'y z myszką Mickey. I ostatnie buty, to raczej nie buty, tylko klapki. I to są takie zwykłe, klasyczne z Givenchy. Torebki. Torebki biorę dwie, a raczej torebkę i nerkę. Pierwsza to jest właśnie taka nerka, można ją zarówno do jakichś eleganckich, jak i takich typowo miastowych stylizacji. Proszę bardzo, ona jest z Pull&Bear'a. I druga to tym razem torebka, jest to taka torebka od Chylak. Wiecie co, wkładam tą torebkę do takiej siatki oryginalnej, którą mam właśnie od tej torebki, żeby ona mi się nie zniszczyła nic w tym stylu i po prostu włożę ją razem z tym. I teraz jeśli chodzi o tą siatkę, to za nią wkładam również kilka rzeczy. Pierwsza to jest taki zapaszek do ubrań, żeby mi tu ładnie pachniało. A kolejne rzeczy to jest taka opaska na głowę. Dawno jej na sobie nie miałam. Mam tutaj również bepanten, z racji, że mam świeżo co zrobiony tatuaż. Znaczy może nie świeżo, bo mam już go jakieś 2 tygodnie, 2,5, coś takiego. I już jest wygolony, bo był to taki mega malutki tatuaż. Ale zabieram jakby co ze sobą. Okulary, i to są moje drugie okulary, z racji, że pierwsze mam w bagażu podręcznym. I są to takie bardzo fashion okulary. I następnie mam taką malutką kosmetyczkę. I mam tutaj biżuterię. Nie mam jakoś super dużo, bo ostatnio noszę mało biżuterii. Ale mam tutaj między innymi kolczyki srebrne i złote. Do tego mam też dwie nausznice, też srebrną i złotą. I też taką bransoletkę z muszelką, żeby móc sobie założyć na nogę, jakbym chciała. I kolejną rzeczą, którą tutaj przygotowałam, to jest mój drugi aparat, bo aktualnie nagrywam moim nowym aparatem. Tutaj zabieram też ze sobą ten drugi, bo będę chciała zrobić Bayou Q&A i będę chciała tak wiecie, na takie dwie kamery, żeby był profesjonal. I kolejnymi rzeczami, które biorę, są paski. Te takie a la Gucci w dwóch wersjach kolorystycznych. To, co jeszcze tutaj pakuję, to rzeczy na powrót. I mam tutaj przygotowany czarny dres z Moskito i koszulkę ekipy. Zamykamy i przekręcamy. I teraz czas na bluzy. Bluzy mam trzy. Jedna to taka z Ricka i Mortiego z Pull&Bear'a. Druga to taka tie-dye z Rip & Dip'a. I ostatnia to taka bez kaptura. Ona jest ze Stradivariusa i ona jest z takim jakby logiem szkoły Yale. I teraz czas na kosmetyczki. Ja jeszcze co prawda będę z nich korzystać jutro rano, no ale pokażę wam teraz, żebyście wiedzieli, co tam ze sobą biorę. Także co? Pierwsza kosmetyczka jest z kosmetykami kolorowymi. I biorę taką kosmetyczkę jakby częściową z Victoria's Secret. I tutaj to, co mamy na dole, to są pędzelki. Mam pędzelek do bronzera, pędzelek do rozświetlacza, do pudru, pędzelek do robienia kresek i pędzelek do cieni, gąbeczka do makijażu oraz pędzelek do rozczesywania rzęs. I teraz w tej górnej części mamy tutaj rozświetlacz z Revolution, puder z Rimmela, bronzer z Maybelline, błyszczyk z Fenty Beauty, tusz do rzęs z Benefitu, pomadę do brwi z Benefitu, pierwszy korektor z Naked, kolejny z Rimmela, podkład z Diora, kredkę do brwi z Vibo i tusz do brwi i do rzęs z Essence. Oprócz tego biorę również paletkę, która mi się po prostu do środka nie zmieściła. Jest to paletka taka nude z Huda Beauty. Oprócz tego biorę szczotkę taką z Olive Garden. No i czas na drugą kosmetyczkę, która jest z pielęgnacją. I mam tutaj między innymi soczewki, pipetę do wyciągania tych soczewek, 3 gumki do włosów, płyn micelarny z Taupy, balsam do ciała z Rituals, perfumy z Victoria's Secret Bombshell, płatki kosmetyczne, wodę do twarzy z Mario Badesco, nie mam pojęcia, jak to się czyta. Płyn do soczewek w pojemniku od Cetaphila, ale nie martwcie się, było porządnie umyte. Krem do twarzy z La Roche-Posay, balsam do ust z Laneige, patyczki do uszu i takie chusteczki do zmywania makijażu, bo wzięłam tylko kilka płatków, więc jakbym chciała, to będę mogła użyć też tych chusteczek. I to, co jeszcze biorę, to jest sznurek od Szlafroka, pewnie zapytacie się dlaczego, ale ja ostatnio mam fazę na robienie takich sobie fal, proszę bardzo, na włosach. I ostatnia kosmetyczka to jest kosmetyczka taka z myszki Miki i tutaj mam różnego rodzaju kable, między innymi kabel, proszę bardzo, do aparatu, do ładowania baterii. Tutaj jest kabel do czytnika e-booków. Tutaj mam kabel do
powerbanka. No i będę miała tutaj też kabel do telefonu i kabel do mojego zegarka. No i tak naprawdę wydaje mi się, że to tyle. Zaraz oczywiście pewnie też ludzie będą mi pisać, że na przykład zapomniałam o szczoteczce do zębów, którą spakuje po prostu moja mama, że zapomniałam o jakichś płynach, odżywkach, szamponach. To też wszystko zapakuje moja mama, bo mamy po prostu jedną taką wspólną kosmetyczkę, do której idą takie rzeczy. I pewnie powiecie też, że zapomniałam ręczników, ale nie martwcie się, bo w hotelach są ręczniki. Biorę oczywiście ze sobą też plecak, taki z Tuma, także no i mogę wam w sumie pokazać, co jest w tym plecaku. Z tyłu mam taką wielką kieszonkę, który jest po prostu mój laptop, bo będę oczywiście dla was na wyjeździe montować filmiki, będę montować ten filmik pewnie w samolocie, więc laptop jest potrzebny. Następnie mam taką tutaj dużą kolejną kieszonkę, w której mam kosmetyczkę, w której mam pierdyliard maseczek higienicznych i takich materiałowych, tampona, szczoteczkę do zębów, pastę do zębów, puder, żel antybakteryjny, pomadkę, pilniczek, krem do rąk, żel do brwi. No i to chyba wszystko. Następnie mam tutaj kabel do laptopa. I ostatnia rzecz, którą tutaj mam, to są drugie okulary przeciwsłoneczne. Te już nie są takie fashion, tylko po prostu takie moje ulubione. No i póki co wszystko, co tutaj mam. Ostatnią kieszonką, którą tutaj jest na dole, to jest taka malutka kieszonka. I tutaj mam już naładowanego powerbanka, długopis, no i słuchaweczki. Miałam je brać w opakowaniu, ale zajmują dwa razy więcej miejsca, więc biorę bez. Jezu, jakie one są brudne. Ej, jak macie jakieś protipy, jak myć te słuchawki, te AirPodsy, dajcie mi znać, bo ja mam całe uwalone po prostu pudełko w jakimś kurzu. No nie wiem, masakra po prostu. Nie umiem tego myć. I co? I tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Wydaje mi się, że pokazałam wszystko. Zaraz jeszcze będę sprawdzać na moich starych filmikach, tak jak mówiłam. Ale co? Ja już póki co dziękuję wam za oglądanie tego odcinka. Widzimy się już niedługo. Do zobaczenia i cześć!